Chwalony Jezus Chrystus. Kochani, na początku proszę, powstańcie, będziemy się modlić. Bez modlitwy tutaj nie damy rady nic zrobić mądrego, mądrością Bożą. Po ludzku tak, ale mądrością Bożą nie. Sisterko, zagraźcie coś ładnego do Ducha Świętego, takiego rzeczywiście, co poruszy nasze serce. Słuchajcie, nasze serce jest miejscem duchowej obecności Boga w nas. Wszyscy święci mistycy, ludzie głębokiej modlitwy. Mówią o tym, że Bóg jest w naszym sercu. To nie jest tylko symbol, to jest duchowa obecność Jego w naszym fizycznym sercu. Mistycy i święci mówią o przebitym sercu miłością, ranami miłości. Mówię, często się dzielę, ponieważ interesowało mnie to, jak wyglądała cała sytuacja związana z przebijaniem serca, miłością Boga tych mistyków i świętych. Sekcje zwłok, które powodowały to, że słuchacie na przykład Teresa z Avila. Przez dziewięć godzin lekarze nie mogli wyciągnąć jej serca, ponieważ ono było tak gorące, że nie mogli dotknąć. Rozumiecie? Kiedy ona mówiła, że moje serce płonie żarem miłości do Boga, to nie był symbol, tylko i wyłącznie zaangażowania się w modlitwę. Ona płonęła. Dlatego naszym zadaniem za każdym razem. Jest wchodzenie w Bożą obecność, która jest w naszym sercu. Jesteśmy powołani, aby nosić Bożą obecność, nosić Boga, aby On przepływał przez nasze oczy, przez naszą twarz, przez nas uśmiech, przez nasze serce, przez nasze gesty. Ponieważ dla wielu ludzi będziemy jedyną ewangelią, którą oni przeczytają w swoim życiu. Nie przyjdą do Kościoła. Kościół, i to jest pragnienie Boga, ma przyjść do nich przez takie promieniowanie Boga z Twojego serca na nich, że będziesz chodzącą ewangelizacją. Twoje powołanie nosić Boga. Dlatego teraz zamknijcie Wasze oczy, połóżcie Waszą rękę na sercu, a siostry przepiękne niech nas poprowadzą. Poprowadźcie nas do odkrycia Boga w naszym sercu, pieśnią, którą wybierzecie. Poprowadźcie nas tak żeby nasze serce się otworzyło, a my tylko przyjmujemy, przyjmujemy przez wiarę, że On jest w naszych sercach. Powiedz Jezu, oddaję Ci moje oczy. Patrz przez moje oczy. Oddaję Ci mój uśmiech. Uśmiechaj się przeze mnie. Oddaję Ci moją twarz. Bo Ty jesteś zbawieniem mojej twarzy. Proszę Cię, żeby każdy, kto na mnie patrzy, Zobaczył zmartwychwstanie w mojej twarzy, a nie cierpiętnictwo, tak charakterystyczne dla naszego narodu. Oddaję Ci moje ręce. Proszę Cię, dotykaj moimi dłońmi. Przytulaj moimi rękami. Oddaję Ci moje serce. Niech czułość do dzieci przepływa przez moje serce, do wszystkich, których postawisz na mojej drodze. Teraz, Jezu, chcę być cały Twój, abyś Ty miłosierdzie wylewał przez moje oczy. Przez mój, uśmiech, przez mój uśmiech, przez moje ręce, przez moje, ręce, przez moje ciało, przez, uśmiech, przez mojego ducha, przez na każdego, a szczególnie na tego, szczególnie który jest teraz przy mnie. I zobacz, kto jest koło ciebie i go przytul mocno, ale niech to będzie przytulenie modlitwy. W tym przytuleniu niech wypływa czułość Boga, niech przepływa między wami. Teraz poproszę was jeszcze o to, abyście na chwilę zamknęli oczy. Wielu ludzi dzisiaj biega za różnymi charyzmatykami prosząc połóż na mnie swoje dłonie. Proszę pomódl się o uzdrowienie, pomódl się o uwolnienie. Proszę Cię o przełom w moim życiu, pomódl się nade mną. A tak rzadko prosimy najwspanialszą, najpiękniejszą wstawieniczkę, aby ona położyła swoje dłonie na Twojej głowie. I modliła się o przełom, modliła się o uzdrowienie. Więc proszę swoimi słowami teraz w zupełnej ciszy, poproś Maryję, aby stanęła przy tobie, aby położyła swoje dłonie na tobie i modliła się o to, abyś dzisiaj otrzymał osobiste zwiastowanie, które zmieni wszystko w twoim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego, usiądźcie. Jest dla mnie zawsze bardzo ważną rzeczą, aby weryfikować to, czy spotykamy się na naszej modlitwie z prawdziwym Bogiem. Ponieważ może być tak, że spotykamy się na naszej modlitwie z wyobrażeniami o Bogu, spotykamy się na naszej modlitwie z kimś, kto jest wyobrażeniem, Bogiem skonstruowanym według naszej wyobraźni, Bogiem, który w sumie jest zafałszowanym obrazem Boga, możemy go nazwać potocznie Bozią. Problem polega na tym, że po spotkaniu z Bozią nic się nie zmienia w naszym życiu. Po spotkaniu z prawdziwym Bogiem zmienia się wszystko. Kiedy Maryja spotyka się z Bogiem, jej życie to jest jedno wielkie trzęsienie ziemi. Zmienia się wszystko. Kiedy przychodzi Duch Święty na nią, zmienia się jej życie o 180 stopni. Kiedy potem będzie wołała o Ducha Świętego dla apostołów w Wieczerniku, Trwało to 9 dni, 9 nocy. Nieustannego wołania. Zobaczcie, apostołowie nie przerwali po trzech dniach i mówią: przyszedł czy nie przyszedł? Maria mówi: Módlcie się dalej, jeszcze nie przyszedł. Skąd wiesz? Ja wiem, jak przychodzi, co się dzieje wtedy z życiem człowieka. Jeszcze nie przyszedł, modlimy się dalej. Więc oni kolejne dni, po ośmiu dniach, przyszedł Mario czy nie? No modlimy się, dzień i noc, przyszedł czy nie? Jeszcze nie przyszedł. Ja wiem, jak on przychodzi. I co się dzieje po jego przyjściu? To jest jeszcze nie to. I dziewiątego dnia, kiedy On przychodzi, zmienia się wszystko. Rozumiecie? Przyjście Boga i prawdziwe spotkanie się z Nim na modlitwie musi zmienić nasze życie. Tu już nie chodzi o to, żeby codzienna nasza modlitwa spektakularnie wywracała wszystko do góry nogami, bo przyszedł Bóg. Tu chodzi o to, że każda nasza modlitwa ma przynieść, jeśli spotkaliśmy się prawdziwie z Bogiem, owoce Ducha Świętego, czyli owoce spotkania się z Bogiem. Jeśli tych owoców nie przynoszę po modlitwie, jest wątpliwe, czy spotkałem się z Bogiem. Nawet jeśli był to piękny wieczór uwielbienia i przepięknie siostry śpiewały, i łzy mi tak pociekły, i się poczułam tak tutaj, jakoś proszę się, tak cieplutko mi się tutaj zrobiło. Jejku, naprawdę. Jeśli po wyjściu z kościoła nie ma w tobie owoców ducha świętego, czyli owoców spotkania się z Bogiem, to były tylko twoje uczucia i emocje. To nie był Bóg. Dzisiaj strasznie wielu się na to nabiera. Wiecie, mówię o tym, ponieważ sam. 22 lata temu, kiedy przyszła do mnie najpiękniejsza dziewczyna we wszechświecie, w czasie objawienia jej w Medjugorje, kiedy stałem kilka metrów od niebieskiego krzyża, na którego tle się objawiła i poczułem jej ramiona, które mnie przytulają i zacząłem płakać jak dziecko, bo nigdy nie odczułem tak potężnej miłości, która przepływała przez całe moje ciało. A miałem za sobą 15 lat, Wielogodzinnych medytacji zen, bo byłem fanem medytacji dalekowschodnich. Ja nigdy nie czułem czegoś takiego, kiedy przyszła ona i mnie przytuliła. Nie słyszałem nic, ale mógłbym zwerbalizować to doświadczenie w takich słowach: Zawsze Cię kochałam i zawsze będę Cię kochać. Trwało to kilka minut. I ktoś, patrząc z zewnątrz, mógłby pomyśleć, chłop się wzruszył, nie? Fajna atmosfera, 22.30, wiesz, grali na gitarze, śpiewali pieśni w różnych językach, rozwieżdżone niebo. Wszystko sprzyja ku temu, żeby się wzruszyć i coś fajnego przeżyć. Tylko, że owocem tego przeżycia była zmiana kompletnie całego mojego życia, decyzja o wstąpieniu do zakonu którym jestem 22 lata i wiem, że to jest najwspanialsze miejsce, jakie Bóg dla mnie przygotował. Nigdy nie żałowałem tego, że wstąpiłem do Zakonu. Chociaż mam od wstąpienia do Zakonu permanentny kryzys. Permanentny Kryzys ten zaczął szczególnie się po pierwszych ślubach, które złożyłem. Polega on na tym, że. Nie mogę sobie ciągle poradzić z tym, do jakich standardów kapłaństwa Bóg mnie powołuje, a widząc siebie, jak jestem cienki bolek, jak nie dorastam za każdym razem do tego, co głoszę. I to wywołuje mój permanentny kryzys. Natomiast nigdy nie żałowałem, że jestem w zakonie, że Bóg wywrócił moje życie do góry nogami i każdy dzień, każdy rok jest po prostu najcudowniejszym, Objawianiem jego miłości, i w tej chwili po 22 latach w zakonie nie wyobrażam sobie piękniejszego dla mnie powołania, jak życie zakonne i kapłańskie. Więc na zewnątrz pewnie mogło dużo ludzi być wzruszonymi w trakcie objawienia Matki Bożej, przeżywając to jakoś wewnętrznie w swoim sercu. Ja być może na zewnątrz, gdyby ktoś patrzył na mnie, by powiedział: A, chłopak się wzruszył, nie? Fajna atmosfera, ale to nie było tylko wzruszenie, to było spotkanie z prawdziwym Bogiem, który przyszedł przez nią, dla mnie. Efektem tego kilkuminutowego doświadczenia była zmiana całego mojego życia. Dlatego za każdym razem, kiedy się modlimy, musimy brać to pod uwagę. Bo możemy sami siebie oszukiwać. Wiecie, ile jest modlitw, szczególnie w zakonach, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej rutyny, że możemy odmawiać modlitwy w taki sposób, że odmówimy spotkania się z Bogiem, z sobą na modlitwie. I można tak przez całe życie odmawiać modlitwy. Odmawiać modlitwy. Dlatego dzisiaj, tego wieczoru. Będziemy chcieli prosić Maryję, aby ona nauczyła nas prawdziwej modlitwy, czyli modlitwy, która jest spotkaniem z prawdziwym Bogiem, który przechodzi tak, często przez nasze uczucia, nasze emocje, ale nie zostaje w naszych uczuciach i w naszych emocjach. Przychodzi o wiele głębiej. Tam w te głębiny, gdzie ja już go zmysłami nie dostrzegam, tam już mogę do, doświadczyć za pomocą ducha. Tam z reguły jest całkowita cisza. I w całkowitej ciszy dokonują się największe cuda. Wiecie, myślę, że za każdym razem warto jest pewne rzeczy, które są fundamentalne, układać sobie, kiedy chcemy mówić o jakimś wydarzeniu to logicznym, jakiejś ekonomii łaski Bożej. O czymś, co Bóg chce czynić w naszym życiu. I wiecie dobrze o tym, że między pierwszym a drugim wersetem Pisma Świętego dochodzi do swoistej pozornej sprzeczności. Wielu egzegetów zastanawia się nad tym, ponieważ pierwsze zdanie z Pisma Świętego dokładnie mówi tak: na początku bogowie, liczba mnoga, stworzyli, Niebiosa, liczba mnoga i ziemię, liczba pojedyncza. Jest powiedziane, że ziemia w drugim wersecie była bezładem i pustkowiem, była ukryta ciemnością, nad którą unosił się duch Pana. Natomiast w Księdze Przysłów jest wyraźnie powiedziane o tym, że Bóg przygotował Ziemię od początku dla człowieka i ziemia nie była bezładem i pustkowiem. Dwa fragmenty w Piśmie Świętym pozornie wyglądają na sprzeczne z sobą. I wielu egzegetów zaczyna się nad tym zastanawiać. Tochła bochu jest bardzo ciekawym wyrażeniem. Mówiącym o tym, że dokonuje się pewien sąd Boży nad aniołami. Sąd Boży. Tylko trzy razy to wydarzenie występuje w Starym Testamencie, i za każdym razem jest związane z sądem. Człowieka jeszcze nie ma. Ale nastąpił jakiś sąd, w wyniku którego ziemia, od początku przygotowana dla człowieka stała się tochu łabochu, bezładem i pustkowiem, ogarniętym ciemnością. Co takiego mogło się stać, że ziemia stała się tochu Bochu. I tutaj sięgamy przede wszystkim do mistyków. Mistycy, którym Bóg objawiał tajemnice, co wydarzyło się między pierwszym a drugim wersem pisma świętego? Otóż wiecie o tym dobrze: dokonał się sąd nad aniołami. Na czym ten sąd polegał? Ten sąd polegał na tym, że Bóg objawił rasie aniołów stworzenie nowej rasy ludzi, którzy będą ulepieni z prochu i pyłu ziemi, którą dla nich stworzy, będą przeobrażeni. Przez wcielenie się drugiej osoby Trójcy Świętej w rasę ludzi, aby uczestniczyć wewnętrznym życiu Trójcy Świętej na całą wieczność. Czyli to wcielenie, to wszystko, co Bóg przygotowuje dla człowieka, jest oszałamiające. Aniołowie są pełni podziwu, zachwytu, uwielbiają Boga za to, co chce uczynić. Ale co więcej, Bóg zapowiada, że. Przedstawicielka tej rasy ludzi, ziemianka, będzie matką Boga. Będzie królową aniołów i królową ludzi, królową nieba i królową ziemi. Niesamowite. Co więcej, ludzie będą mieli umiejętność czy dar współuczestnictwa w przekazywaniu życia. Żaden anioł tego nie ma. Słuchajcie, aniołowie byli zszokowani, byli pełni zachwytu nad tym Bożym Objawieniem, planem stworzenia nowej rasy ludzi. Ale jeden z nich, ten, który najmniej ma lucyfer, niosący światło. Niektórzy egzegeci mówią o tym, że. Powołaniem Lucyfera było nieść światło, czyli Jezusa Chrystusa, całej rasie aniołów. To było jego powołanie. Niektórzy też widzą coś charakterystycznego w ubiorze Lucyfera, mianowicie to, że to jest jedyny anioł, który jest ubrany między innymi w instrumenty muzyczne. W księdze Zechiela jest o tym napisane. Być może więc Lucyfer. Był odpowiedzialny za uwielbienie w niebie. Być może, jeśli tak rzeczywiście było, a podejrzewam, że tak, ponieważ szatan zna niesamowitą moc muzyki, wie jak potężnie muzyka może otworzyć serce człowieka na Boga albo zniszczyć serce człowieka, zdeprawować. Muzyka. Zobaczcie co się dzieje dzisiaj w przestrzeni szczególnie pokolenia młodych ludzi. Muzyka, uzależnienie od muzyki 24h na dobę i to nie jest muzyka uwielbieniowa. To jest muzyka, która deprawuje serca. To jest muzyka, która niszczy wszelki ślad dobroci. Jest muzyką, która przygotowuje do buntu. Szatan świetnie ją wykorzystuje. Świetnie. A więc zobaczcie, kochani, że ten, który miał nieść światło, miał nieść Jezusa Chrystusa, powiedział Bogu nie na plan stworzenia człowieka. I kiedy powiedział Bogu nie, oderwał się. Od Boga, który jest Ojcem. Musicie to zrozumieć, że Lucyfer oderwał się od Boga nie tylko jako Boga, ale oderwał się od Boga, który jest Ojcem. To jest niesamowita różnica. Oderwał się od Boga, który jest najczulszym z Ojców. Oderwał się od Boga, który jest Ojcem o sercu Matki. I to oderwanie od Boga, który jest ojcem, tatusiem, spowodowało, że przetransformował się albo zdeformował się w szatana, czyli w przeciwnika, w buntownika. Oderwanie jednej trzeciej aniołów od Boga, który jest ojcem, spowodowało deformację tych aniołów w demony. Lucyfer jest pierwszym sierotą we wszechświecie. Na własne życzenie. Osierocił jedną trzecią aniołów. To oderwanie, jeszcze raz spróbujmy to zrozumieć: to oderwanie od ojcostwa Bożego spowodowało deformację w szatana, deformację w demony. Czy myślicie, że ten kryzys ojcostwa, który obecnie widzimy na całej planecie, jest przypadkowy? Nie. To jest strategia demoniczna. Perfidna strategia demoniczna, bo wie demon, że kiedy oderwie serca dzieci od ich ojców, oderwie ojców od serc dzieci, to tutaj będzie taka czarna dziura, taka trauma po śmierci relacji z tatą ziemskim, że to dziecko będzie miało szalone problemy, żeby powiedzieć do Boga, tatusiu. I Lucyfer, teraz już szatan, z demonami założyli tutaj na ziemi królestwo, zaprzysięgając Bogu odwieczną nienawiść. W wyniku tej bitwy w niebiosach i strąceniu Lucyfera z jego aniołami na ziemię, ziemia stała się tochuła Bochu, bezładem i pustkowiem, ogarnięta ciemnością. I można powiedzieć, Bóg zaczął stwarzać na nowo ziemię przygotowaną do życia dla człowieka. I tu jest, słuchajcie, też pierwsza dobra nowina, niesamowita, że nad tym bezładem i pustkowiem ogarniętym ciemnością unosi się duch święty. Kto z Was przyjmował w jakikolwiek sposób ducha świętego w niedzielę, teraz, niedawno, dwa dni temu? Czy coś się zmieniło w waszym życiu? Hmm? Nic. Powiem wam szczerze, że przez te dwa dni w moim życiu już jest bardzo ciekawie. Ale ja o to prosiłem. Ja o to prosiłem, żeby zburzył i burzył wszystko we mnie, w moim życiu, co jest fałszywe. Żeby niszczył każde dzieło diabła w moim życiu, każdą zasadzkę diabelską. Każdy atak demona na mnie, nawet jeśli to będzie bardzo bolało, nawet jeśli ja buduję na czymś, co mi się wydaje, że jest dobre, ale dobre nie jest, to pozwala mu przyjść, spal to, przyjść, zniszcz to, przyjść, zrujnuj to. Teraz niech nie boli, przynajmniej na wieczność. Nie będzie mnie straszliwie bolało, kiedy już nie będzie możliwość zmienienia niczego. Dlatego to jest tak ważne. Dobra nowina. Duch Święty jest nad wszystkim, co jest w Tobie Tochu Łabochu, bezładem i pustkowiem, co jest w Tobie ciemnością. Słuchaj, zamknij na chwilę oczy i pomyśl, co mógłbyś nazwać w swoim życiu? Bezładem, pustką, ciemnością. Przyjmij teraz ten pierwszy promień dobrej nowiny, że Duch Święty jest nad Tobą. Unosi się nad tym bezładem, pustkowiem i ciemnością. Nie jesteś sam, nie jesteś sama z tym bólem i cierpieniem. Bóg jest nad Tobą, widzi to i zaczyna wielkie dzieło miłosierdzia. Ponieważ. Pierwszą rzeczą, którą Bóg stwarza, trzeci wers, jest co? Katolicy, kochani, to jest pierwsze trzy zdania Biblii. Tyle chyba przeczytaliście w życiu. Bóg pierwszy stwarza, czy pierwsze stwarza światło? Zaraz po tym drugim wersie, kiedy duch Pana unosi się nad ciemnością, bezładem i pustkowiem, Bóg zaczyna stwarzanie ziemi od stwarzania światła. Rozumiesz? Czyli w momencie, w którym sobie uświadamiasz swoje tochu łabochu i swoje cierpienie, ale z wiarą patrzysz, że duch Pana jest nad Tobą, w tym momencie On rozpoczyna, jeśli Twoje Fiat tak chcę. On rozpoczyna stwarzanie światła, które rozproszy te ciemności, które zniszczy to tohu bochu, wyprowadzi nowe stworzenie, nowe wydarzenia, które zmienią ciebie całkowicie. Rozumiesz? Duch Święty. Wiecie, dlaczego o nim mówię? Dlatego, że trudno zrozumieć Maryję bez Ducha Świętego i trudno zrozumieć Ducha Świętego bez Maryi. Duch Święty zaczyna swoje dzieło w Starym Testamencie w sposób bardzo ukryty. Wiecie, powołuje poszczególnych ludzi do takiej szczególnej relacji z Nim. Ci ludzie są nazywani często przez słowo Boże opanowani przez Ducha Pana. Duch Pana spoczął nad kimś. Nad pojedynczymi osobami, które doświadczają tego, że Bóg jest niesamowicie mocny, że kiedy Bóg bierze kogoś i wstępuje na kogoś, wszystko jest możliwe. Słuchajcie, Dawid, ten namaszczony król Izraela, największy król Izraela, Dawid, który przyjmował ducha Pana, kiedy jeszcze nikt nie mówił o duchu Pana w taki sposób w jaki potem będzie mówił o nim Dawid, bo go troszkę pozna. Wiecie, Dawid przyjmował ducha Pana, kiedy nikt na niego nie patrzył. Kiedy na przykład pasał swoje owce i pojawiał się niedźwiedź czy lew i chciał zabić mu te owce i rozerwać te owce, to Dawida ponosił duch Pana, opanowywał duch Pana i on rozrywał tego lwa, rozumiesz, rozrywał tego niedźwiedzia których chciał mu porwać owce, nikt nie był świadkiem tych walk. Świadkiem był tylko Bóg i Dawid. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w ten sposób Bóg przygotowywał Dawida do walki z Goliatem w miejscu ukrycia, gdzie nikt nie był świadkiem tych zwycięstw. Tam dokonywała się formacja, szkolenie Dawida do największych walk. Jeśli ty przegrywasz swoje walki ze swoimi osobistymi demonami w twoim miejscu ukrycia, nigdy nie wzrośniesz w autorytecie do tego, żeby walczyć z Goliatem. Jeśli przegrywasz najprostsze walki tam, gdzie nikt nie patrzy, a udajesz potem wielkiego namaszczonego i znawcę Boga, przyjdzie wyśmianie cię, Bóg do tego dopuści. Jeśli przegrywasz swoje walki ze swoimi osobistymi demonami, kiedy nikt na ciebie nie patrzy, kiedy przyjdzie golia do twojego życia, golia do twojego małżeństwa, nie będziesz w stanie go pokonać. Zniszczy ciebie, zniszczy twoje małżeństwo, zniszczy twoje dzieci, zniszczy wszystko co najpiękniejsze. Nie jesteś przygotowany do walki z Goliatem, bo lekceważysz walki w miejscu ukrycia. Lekceważysz. Moc Ducha Świętego. I zobaczcie, że kiedy Dawid pojawia się na polu bitwy, Saul chce go ubrać w swoją zbroję. Dawid nawet nie potrafi się w niej poruszać. To nie jest jego styl walki, rozumiesz? On nie potrafi poruszać się i walczyć w zbroi Saula. To do niego nie pasuje. On ma swój styl walki, który jest idealny dla niego. Wiesz, dlaczego tym mówię? Ponieważ jesteś tak, że na przykład każda z sióstr zapewne chciałaby być drugą siostrą Faustyną. Być może ktoś z was chciałby być ojcem Pio drugim, tutaj w krakowskim ojcem Pio. I czytasz, rozumiesz te wszystkie świadectwa ich życia, życiorysy świętych i mówisz, tato wstawała w nocy, trzy godziny się modliła. Ja muszę tak samo jak ona. Ojciec Pio, ty on nie jadł, kurka nie jad. Spał tylko dwie godziny, ale ja Dobra, muszę go naśladować. Chcę mieć taką moc jak on, chcę mieć takie doświadczenie Boga jak on. Nie będę spał, będę tylko dwie godzinki, a potem będę cały czas umawiał różaniec. Padniesz człowieku. Ojciec Pio jest jeden. Siostra Faustyna fajna, kochana, cudowna, wspaniała, ale jest jedna. Bóg chce z tobą tworzyć twoją indywidualną świętość. Nie masz być kopią żadnego świętego. Siostry zakonne, często powiem Wam w sekrecie: chcą się upodobnić do swojej przełożonej. Być tak podobna do niej, że jak ktoś będzie patrzył na nią, to nie odróżni jej od przełożonej. Robimy często te błędy, że chcemy być bezkrytycznymi kopiami świętych, ale czujemy się wtedy bardzo nie u siebie. Czujemy, że to nie pasuje do nas. Staramy się jak możemy, ale nam nie wychodzi. Czujemy się sfrustrowani, zniechęceni, bo Bóg chce z każdym z nas zrobić, zbudować w nas osobistą świętość, jedyną i niepowtarzalną dla Ciebie. I Twoim zadaniem jest poddać się Duchowi Świętemu w tej tajemnicy. I Dawid, kiedy. Widzi, że w tej zbroi nie jest w stanie absolutnie walczyć. Wskakuje znowu w swój gajerek, czyli tą sukienkę, jakąś wiecie, tam przepasaną pasem. Bierze pięć kamieni ze strumienia, proca, idzie na Goliata. Goliat, patrząc na to, mówi: Kogo wy wysłaliście? On mówi: Idę na ciebie w imię pana zastępów. Zginiesz. Jesteś mój. Skąd on to ma? Skąd ma takie przekonanie, że zaraz ubije tego Goliata? To przekonanie ma z tego, że jest świadkiem naocznym, co robi z wrogami swoich owieczek, chociażby, kiedy stępuje na niego duch pana. Jego zwycięstwa w miejscu ukrycia dają mu autorytet i pewność do wygrania walki z Goliatem. I kiedy zaczyna z nim walczyć, wypuszczając jeden pocisk z Procy, który trafia prosto w czoło Goliata, kończy się walka. Słuchajcie, Goliat za każdym razem, kiedy wychodził i drwił sobie z całego wojska Izraela, znamaszczonego też króla Saula, który powinien być przekonany o tym, że Bóg jest z nim i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. I kim jest ten Goliat? Jeśli Bóg jest ze mną! Za każdym razem, wiecie, kiedy Goliat wychodził, to chłopaki izraelscy razem z Saulem pewnie przez trzy następne godziny czyścili Pampersy ze strachu. Nie mieli autorytetu, nie mieli pewności zwycięstwa, ponieważ przegrywali swoje osobiste walki w miejscu ukrycia. Nie rośli w autorytecie. Albo Gedeon, ostatni z ostatnich. Słuchajcie, przecież kiedy do niego przychodzi Anioł Pana i mówi mu, że Bóg pragnie, aby wyzwolił z rąk Madianitów Izraela. On mówi: Jestem ostatnim z ostatnich. Czy ty wiesz, kim ja jestem? Nikt się ze mną nie liczy. Jestem lekceważony przez wszystkich. Jak ja wyskoczę z czymś takim, że przyszedł do mnie Bóg i powiedział, że mam teraz wyzwolić Izraela? Wyśmieją mnie totalnie, rozumiesz, Aniele? Czy ty słyszysz w ogóle siebie? Może ty pomyliłeś klepiska, może tam by trzeba było pójść, do kolegi obok. Z nim się będą liczyć, nie ze mną. Duch Pana ma upodobanie w tych, którzy sami o sobie są przekonani, że są beznadziejni, że są do niczego, że z nich już nic dobrego nie będzie. Ci, którzy są pewni siebie, Pychą ludzką, przekonani o tym, że sam z siebie mogę góry przenosić, uwierz tylko w siebie, obudź sobie olbrzyma, nie? Krzyczą te książki do akwizytorów na półkach, w księgarniach. Do takich Duch Święty nie przyjdzie, tylko do takich, którzy są przekonani, że sami z siebie są niczym. Że sami z siebie są niczym. Jeśli jesteś przekonana, że sama z siebie jesteś niczym, do Ciebie przyjdzie Duch Święty. Wiecie, to jest cudowne, kiedy jest powiedziane o tym, że Duch Święty ogarnął Gedeona, aby ten wykonał misję, do której został posłany, tam jest dokładnie został przyobleczony w ducha, albo inaczej nawet. Obrazowo by trzeba było przetłumaczyć ten wers, że Duch Święty ubrał się w Gedeona, aby Gedeon mógł wykonać tę misję. Wyobraź sobie siostrzyczko, że twoja. Twój habit, nie? Wisi sobie na wieszaku, nie? I patrzysz na niego. On sam z siebie to jest zwykła tkanina, tak? Ale kiedy założysz go na siebie wow! Ten habit odkrywa swoje przeznaczenie, swoją tożsamość. On zaczyna żyć, tu każda fałdka żyje. U niektórych jeszcze więcej z tych fałdek i dużo tych fałdek. Także ten materiał ma co do roboty. Mówię słuchajcie, żartobliwe oczywiście, ale chodzi mi o to, że kiedy Duch Święty ubrał się w Gedeona, to Gedeon zaczął żyć swoim przeznaczeniem. Zaczął żyć misją, do której został powołany. Rozumiecie? Kiedy Duch Święty nie był z nim, Gedeon nie wiedział, po co żyje. Czuł się beznadziejnie, czuł się do niczego, czuł się odrzuconym przez wszystkich. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, ubrał się w Gedeona i Gedeną, Gedeon 300 wojownikami izraelskimi pokonał kilkudziesięciotysięczną armię Madianitów. Niesamowite! Niesamowite! Ale to jeszcze nic. Teraz dopiero jest bomba, ponieważ pojawiła się na tej planecie istota, która była szczytem pokory. Pojawiła się istota, która była tak pokorna, jak nikt nigdy jeszcze nie był pokorny na tej planecie. Nikt nigdy. I ta pokorna istota, która ma na imię Miriam, Bóg ukrywa w Nazarecie. Dziura. Co to w ogóle jest? Królowa nieba i ziemi przyszła, zamiast urodzić się gdzieś w pałacu, albo przynajmniej w jakichś znośnych warunkach żyć, ta, żeby miała kontakty, wiesz, przynajmniej jakiś taki minimalny fejsik ze znajomymi z wyższych sfer, bo przecież ona będzie królową. Musi, na, przepraszam, nauczyć się bycia królową. Musi nauczyć się tego, że musi zachowywać się jak królowa, mówić jak królowa. Warto, żeby miała świetny start w życiu, przecież ona ma mieć królewską godność, królewski styl. A tutaj się okazuje, że Bóg największą królową nieba i ziemi chce, aby zaczynała swoje życie jak wieśniaczka na wiosce, na zare, dziura. Kiedy Jezus powołuje jednego ze swoich apostołów. Ten pyta, czy może być co dobrego z Nazaretu? I Bóg ukrywa w tej dziurze swój największy skarb. Kogoś, kto jest tak pokorny, że ściąga całe niebo. Wiecie, ta pokora, tej jedynej w całej historii wszechświata dziewczyny, spowodowała, że. Bóg z całym niebem stąpił w jej wnętrze. Tak, jak jeszcze nigdy w nikim nie zamieszkał i już nigdy nie zamieszka. Kiedy, jako kilkunastoletnia dziewczyna, ma to niesamowite spotkanie z Archaniołem Gabrielem wysłannikiem Boga. Pamiętacie, jak on ją nazywa? haire kecharitomene. czyli raduj się, keharitomenę, co oznacza dosłownie pełna łaski. Wiecie, kiedy nie znamy dobrze biblijnej greki, to możemy nie złapać pewnych niuansów i możemy tworzyć różnego rodzaju herezje. Ci, którzy nie znają dobrze Słowa Bożego, tworzą bardzo często herezje. Ponieważ wyraz kecharitomene. Występuje tylko jeden jedyny raz w Piśmie Świętym. I jest to rzeczownik. Jest to równocześnie też imiesłów czasu przeszłego dokonanego. Czyli kecharitomene oznacza, że ona jest pełna łaski od początku, od poczęcia. Stąd Kościół katolicki Wyznaje dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej, ponieważ ona jest poczęta bez grzechu od momentu zaistnienia. Nie było czegoś takiego, że normalnie żyła, i od pewnego momentu, w chwili stąpienia, Anioła jest bez grzechu. Od początku była bez grzechu. Na to wskazuje specyfika tego wyrażenia: Kechalitomenę. Jest pełna łaski. Słuchajcie, to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie coś, co jest trudne do wyobrażenia: że wszystkie łaski, które Bóg stworzył dla człowieka, dla całego wszechświata, od stworzenia świata aż do końca świata, te wszystkie łaski złożył w jednej dziewczynie. Wyobrażacie sobie coś takiego? W jednej dziewczynie. Ale uważaj. Ona nie jest źródłem łaski. Źródłem łaski jest Duch Święty. Ona jest rozdawczynią łaski. Marta Robę, stygmatyczka i mistyczka, mówi o niej pięknie, że ona jest królową świata łaski. Pełna łaski. Słuchajcie, czyli pierwsze stąpienie Ducha Świętego na nią. Uczyniło ją niepokalanie poczętą. I Duch Święty uzdolnił ją do tego, że już nigdy więcej, chociaż miała pokusy, nie popełniła żadnego grzechu. Uzdolnił ją do tego, że od poczęcia do śmierci nie popełniła żadnego grzechu. To jest działanie Ducha Świętego. I anioł Gabriel mówi że będzie matką Mesjasza, będzie matką Boga. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. Wow! Duch Święty stąpi na mnie i w wyniku tego pocznę Boga? Wow! Słuchajcie, jak niesamowite, Musiało być stąpienie Ducha Świętego i zjednoczenie się z tą nastoletnią dziewczyną, że w wyniku tego zjednoczenia począł się w niej fizycznie Bóg. Wyobrażasz sobie coś takiego, takie zjednoczenie z Duchem Świętym? Wiele lat później On stąpi na apostołów, ale żaden z nich fizycznie nie pocznie Boga. Będą namaszczeni, będą działać wielkie znaki i cuda, będą stworzeni na nowo, ale żaden z nich nie będzie tak przeniknięty Duchem, jak Kecharitomene. Kiedy Duch Święty stępuje na nią, wszystko się zmienia. Wszystko. Wiecie, ciekawe jest też to, że kiedy Łukasz mówi o tym, że moc najwyższego ją osłoni. To też używa słowa greckiego zwanego episkiadzein, który jest wprost odniesieniem do tego słowa, które w Starym Testamencie oznacza okrycie Arki Przymierza chwałą Boga, Bożym obłokiem, obłokiem chwały. A więc Archanioł Gabriel pokazuje, kim jest Kecharitomenę. Ponieważ kilkaset lat wcześniej najświętszy przedmiot Izraela, arka przymierza, przy której Bóg obiecał, że będzie wysłuchiwał każdej prośby Izraela, zaginęła przed niewolą babilońską gdzieś tam w górach. I nikt nie wiedział, gdzie jest arka przymierza. Kiedy po niewoli babilońskiej Izrael wraca do swojej ojczyzny w miejscu świętym, w świątyni, w miejscu najświętszym nie ma najświętszego przedmiotu. Nie ma arki przymierza. Wyobraźcie sobie pytania, które sobie każdy żyd zadawał? Jeśli nie ma arki przymierza, a Bóg obiecał, że kiedy będziemy modlić się przy arce, to spełni każdą naszą prośbę, wyleje każdy rodzaj błogosławieństwa, ale arki nie ma. Więc czy Bóg nam błogosławi? I chyba nie błogosławi. Bo ledwo żeśmy wrócili z niewoli babilońskiej, już jesteśmy w kolejnej niewoli rzymskiej, uciskani niesamowicie. Kolejne powstania, które kończą się tragicznie. Kolejne krzyżowania powstańców, kolejne nakładanie haraczy, coraz cięższe. Oni są strasznie uciemiężeni, pomimo tego, że co roku pielgrzymują do Jerozolimy cały naród i woła do Boga o ratunek, o zbawienie. Zobacz, jaki plan Boga, nie? Że pozwolił, aby tamta Arka zaginęła gdzieś w górach i się nigdy nie odnalazła. Ponieważ na tej planecie pojawiła się prawdziwa Arka. Tamta ją tylko zapowiadała. Prawdziwa Arka, Mariam, Matka Boga, która nosiła w swoim łonie najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który wypełnił perfekcyjnie dzieło Dekalog z góry Synaj, ustanawiając nowe przymierze na drzewie krzyża, i zostawił siebie jako mannę, pokarm dający życie wieczne przez wszystkie dni aż do skończenia świata, w każdym tabernakulum i na każdym ołtarzu w czasie Eucharystii. A co zawierała arka, skrzynia, arka przymierza, laska arcykapłana Arona, najwyższego arcykapłana Izraela, mannę, którą Izraelici zebrali na pustyni? I dziesięć Bożych przykazań, przymierze Boga z ludźmi, starotestamentalne. Maryja jest Arką. I wiecie, fascynuje mnie to, a jednocześnie zaskakuje, że kiedy przychodzi do niej Bóg, przez anioła, zmienia się w niej wszystko. Słuchajcie, która kobieta, dowiadując się, że jest w ciąży, postanawia biec teraz z pośpiechem 153 kilometry przez góry do swojej kuzynki po to tylko, żeby być służącą. Żeby być służącą. Wyobraź sobie to. Zachodzisz w ciąży. Słuchaj, wyobraź sobie swojego męża, nie? Który zaczyna teraz skakać wokół ciebie, wiesz? Kochana, zrobię ci herbatkę, dobrze? Pomasuję ci nóżki, chcesz? Słuchaj, nie ruszaj, nie ruszaj się. A ty mówisz słuchaj, 153 km tam przez góry. Moja kuzynka spodziewa się dziecka, jest w 6 miesiącu, ja muszę jej pomóc. Co? Co ty mówisz? To jest taka kobieta, rozumiesz? Po spotkaniu z Bogiem rusza momentalnie do tego, żeby być służącą, żeby być sługą drugiego człowieka, żeby mu pomagać. To jest kolejny weryfikator czy prawdziwie spotkałem Boga na modlitwie, czy też nie? Jeśli prawdziwie spotkałem się z Bogiem na modlitwie, jestem uzdolniony do tego, aby z pośpiechem być sługą wszystkich. Jeśli się nie spotkałem z Bogiem na modlitwie, cały czas egoistycznie będę leniwy, będę chciał, żeby wszyscy mi pomagali, żeby wszystko się kręciło wokół mnie. Będę pełen pretensji, roszczeń, i tak dalej. Jeśli spotkasz prawdziwie Boga, od razu jesteś uzdolniony do bycia sługą. Do sługą wszystkich. Bycia ostatnim ze wszystkich. I to nie niszczy Twojego poczucia wartości. Jest niesamowite. I ostatnia rzecz. Kiedy ona idzie, pełna ducha świętego. Pierwsza procesja eucharystyczna nosi w sobie Chrystusa 153 kilometry przez góry. Przychodzi do Elżbiety i Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Małe Jasio w łonie Elżbiety zostaje ochrzczony Duchem Świętym przez samo pojawienie się Maryi. Wiecie, apostołowie wiele, wiele lat później, kiedy stąpi Duch Święty na nich, oni pójdą ewangelizować, będą głosili Jezusa, będą opowiadać dzieło krzyża, będą nakładali ręce, będą modlić się, aby Duch Święty stąpił i Duch Święty będzie stępował. A ona jest tak pełna ducha świętego, że wystarczy, że pojawia się przy Tobie i już jesteś chrzczona duchem świętym. Wystarczy, że tylko ona jest przy Tobie. Rozumiesz? Mały Jasio zaczął tańczyć w łonie Elżbiety. I to znowu jest słowo, które wprost odpowiada hebrajskiemu słowu, które określa w Starym Testamencie taniec Dawida przy Arce. Małujasio tańczył w łonie Elżbiety, ochrzczony Duchem Świętym. Skąd my to wiemy? No wiemy to jest ze słów Archanioła Gabriela, który mówił, że twój syn, będzie już napełniony duchem świętym w łonie swojej matki. Ona jest niesamowita. To jest taka para małżeńska, oblubienica z oblubieńcem, duch i oblubienica, że oni tworzą najwspanialsze dzieła najcudowniejsze dzieła świętości na tej planecie. Są nierozłączni. Niektórzy chcą ich rozłączać, szczególnie ci, którzy są uczonymi w piśmie. Bo są tacy uczeni w piśmie. Są tacy uczeni w piśmie, którzy widzą tylko to, co jest dosłownie napisane w piśmie. I mówią: To, co ksiądz mówi, tego nie ma w piśmie. Wszystko jest w piśmie. Tylko jak czytasz dosłownie i tylko dosłownie, nie zobaczysz tego. Wiecie, rabini mówią o tym, że są cztery poziomy czytania Pisma. Pschat to jest ten poziom podstawowy, gdzie czytasz dosłownie i rozumiesz dosłownie, co jest napisane. I czwarty poziom sod nazwany sekretami króla. I mówią rabini, że symbolicznie te sekrety króla są odkrywane przez Boga temu, który przynajmniej 40 lat studiuje Boże Słowo. To jest poziom mistyczny. Wielu świętych i mistyków odkrywa nam niesamowite tajemnice Bożego Słowa. Niesamowitą misję kecharitomenę. Kim ona jest? Jak jest złączona z Duchem Świętym? Jak dzieją się najbardziej niesamowite rzeczy, kiedy ona z Nim stępuje na Ciebie? Więc chciałbym kochani, aby teraz... Kiedy wystawimy Najświętszy Sakrament, żeby ona przyszła do każdego z was z Jezusem ukrytym w jej łonie. I żebyś ją przyjął czy przyjęła tak jak Elżbieta. Samo jej pojawienie się przy tobie da ci niesamowite doświadczenie Ducha Świętego. Tylko otwórz swoje serce Spróbuj, nic się nie bój. Po prostu poproś ją, aby ona ochrzciła cię duchem świętym.